po około 5 latach udało nam się, po około 5 latach mieszkania nieopodal, udało nam się w końcu dotrzeć również do Muzeum Motyli. Serdecznie polecamy tą miejscówkę. Jednak jeśli chodzi o miejsce do parkowania, to proponuję znaleźć sobie miejsce wokół tych plantów salinarnych, bo droga, do której prowadzi nawigacja, jest co prawda dwukierunkowa, przy czym jeden kierunek, jeden pas jest cały zablokowany stojącymi już wcześniej autami.